Idą święta, więc obejrzałem Kevina samego w Nowym Jorku kilka razy, żeby wyciągnąć z niego wszystkie szczegóły, które mogliście przegapić. Już w jednej z pierwszych scen pojawia się Fuller, który popija sobie Coca-Colę. Puszka napoju towarzyszy mu za każdym razem, jak pojawia się na ekranie. Najciekawsze jest jednak to, że w pierwszej części, czyli w Kevinie samym w domu, Fuller był fanatykiem Pepsi. Rok później przerzucił się na konkurencję. Rodzinka McAllisterów jest bardzo wszechstronna, jeśli chodzi o sporty. Jeśli zatrzymamy to ujęcie, zauważymy łyżwy, rzeczy do golfa, rakietę do tenisa, czy chociażby piłkę do rugby. Za to dom, mimo tego, że rodzinka opuszcza go na święta, został przyozdobiony. W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się ukryta maskotka Mikołaja. Kevin ogląda w telewizji reklamę hotelu Plaza, który staje się głównym miejscem akcji w dalszej części filmu. Twórcy nie tylko zapowiadają nam taki obrót wydarzeń, ale również opisują historię budynku. Przeszłość tego luksusowego hotelu sięga lat 80. XIX wieku, kiedy to został otwarty po raz pierwszy w 1890 roku. Hotel Plaza szybko stał się symbolem elegancji i luksusu, przyciągając elitę społeczeństwa, celebrytów i znane postaci ze świata biznesu. Do hotelu zjeżdżali się tacy celebryci jak Marilyn Monroe, Beatlesi czy chociażby Frank Sinatra. Ciekawe jest również to, że kiedy Kevin dzwoni do hotelu, to wykręca jego prawdziwy numer. Nie ma tutaj fejkowego, a no i pominę fakt, że przy rezerwacji nikt nie pyta go o datę przybycia. To jest bez sensu. Druga część przygód Kevina jest niezwykle podobna do jedynki. Jest podobna na tyle, że można by było ją określić remake'iem. Zobaczcie tylko. Pierwsze ujęcie na domie jest identyczne. Są jedynie podbite kolory. Zamieszanie przed wyjazdem zostało również zrealizowane tak samo. Tu i tu pierwszy raz widzimy Kevina w pokoju rodziców, gdy mama się pakuje. Ojciec w obu przypadkach pakuje elektronikę. Kevin atakuje baza, przez co kłóci się z rodziną i nie chce ich przeprosić. Idzie spać na strych, a nawet dostajemy podobne ujęcie na pijącego kolę Fullera. Obsługa lotniska przewraca statuę, a rodzina zasypia na wylot przez niedziałający budzik. Swoją drogą ten sam budzik co ostatnio. Ekipa biegnie na lotnisku i kiedy udaje im się wsiąść do samolotu, Kate ma przeczucie, że o czymś zapomniała, a Peter ją uspokaja. Ta, kiedy dowiaduje się o braku Kevina, wrzeszczy. Młody robi nawet taką samą minę w obu filmach, kiedy ogarnia, że nie ma rodziców. Nawet w ten sam sposób uśmiecha się do kamery. Wchodzi montaż zabawy w Nowym Jorku, tak samo jak było w domu. Zabawę przerywa spotkanie starszej osoby. Tutaj pani od ptaków, a wcześniej Marley. Potem młody znowu wykorzystuje film i maskotkę, żeby nastraszyć włamywacza. Powoli zaczyna tęsknić za rodziną i patrzy na ich zdjęcie. Udaje się do sklepu, gdzie trafia na podejrzanego kasjera. Odstrasza obsługę hotelu tak samo jak w jedynce odstraszył Marwa i Harego. Kiedy rodzice próbują namierzyć najmłodszego dzieciaka, reszta rodzeństwa ogląda sobie film w Paryżu, tutaj jest w Miami. Dochodzi do konfrontacji z postrachem, w której Kevin odkrywa, że straszna osoba wcale nie jest taka straszna. Lady Beard, tak ją nazywajmy, pomaga mu się wydostać z dziury, kiedy Marley dosiada się do niego w kościele. Kevin, rozmawiający z Lady Beard o problemach rodzinnych, słuchając muzyki, wygląda wręcz identycznie do sceny rozmowy z Marleyem przy słuchaniu muzyki. Widzimy sekwencję montażową prezentującą ustawienie pułapek w domu. W pewnym momencie Kate decyduje się szukać dzieciaka na własną rękę, a w międzyczasie złodzieje wpadają we wszystkie możliwe pułapki Kevina. Marv obrywa nawet podobnie w głowę, tylko że tutaj jest cegłą, a wcześniej było żelazko. Harry spada z drabiny, tak jak wcześniej ze schodów, a nawet w podobny sposób podpala sobie głowę. Kevin w obu filmach używa liny do ucieczki z domu, a potem wykorzystuje ją do pokonania złodziei. Młody wzywa policję, a następnie popełnia błąd, przez który zostaje złapany. W wyjściu z trudnej sytuacji pomaga mu osoba, którą uważał na początku za straszną. Matka znajduje Kevina, jest koniec z rodzinką, Kevin godzi się z bazem, a na końcu odwiedza swojego nowego przyjaciela. Film kończy się krzykiem ojca, kiedy poprzedni zakończony był wrzeszczącym bazem. Jedynka i dwójka są niemal identycznymi filmami, ale tego typu szczegółów udało mi się znaleźć więcej, znacznie więcej. Jednak zanim to. Sponsorem dzisiejszego materiału jest War Thunder. War Thunder to najbardziej rozbudowana gra na rynku pod względem ilości dostępnych maszyn i pojazdów militarnych. Możecie przebierać w ponad 2000 samolotów, czołgów, helikopterów, a nawet okrętów wojennych, które zapewnią wam dynamiczne potyczki z innymi graczami. Wspominałem już o tym, że wszystko jest całkowicie za darmo. Patrząc na detale modeli pojazdów, zauważymy, że wszystkie zostały wykonane z ogromną precyzją, co sprawia, że atmosfera bitwy nabiera realistycznego wydźwięku. Ciekawym aspektem jest również możliwość dostosowania pojazdów poprzez rozbudowany system ich personalizacji. Bogactwo kamuflażu i historycznych odznaczeń trafiają w ręce graczy, umożliwiając indywidualne modyfikacje maszyn. Mi najbardziej do gustu przypadł japoński Kenny, potężna maszyna przyciągająca swoją prostotą. Podoba mi się też, że War Thunder oferuje nie tylko walki powietrzne, ale również morskie i lądowe, tworząc unikalne doświadczenie trudne do spotkania w innych grach. Warto również podkreślić realistyczne uszkodzenia pojazdów. Dla tych, którzy poszukują dreszczyku emocji, War Thunder oferuje fascynujące pojedynki z innymi graczami w różnorodnych trybach rozgrywki. Gorąco zachęcam do zarejestrowania się poprzez mój unikalny link dostępny w opisie i przypiętym komentarzu. War Thunder jest dostępny na platformach PC, PlayStation oraz Xbox, a wykorzystując mój link otrzymasz zestaw specjalny. Bonusów. Wracamy do odcinka. Na strychu domu McAllisterów zobaczyć możemy charakterystyczną piracką flagę. Pojawiła się ona w pierwszej części, była zamieszczona w domku na drzewie i jak widać po roku została ściągnięta. Dzieciakom najprawdopodobniej przeszła zajawka na bawienie się w piratów. W samym w domu każdy, kto podjeżdża pod dom, uderzał i przewracał tę statuę. Rodzice, jak widać, nauczyli się na błędach i teraz jest ona przywalona stertą śniegu, żeby trudniej było ją wywalić. Niestety plan nie wypala, bo przez noc śnieg topnieje i obsługa lotniska i tak się w nią wbija. Na gazecie przedstawiającej uciekinierów pierwszy raz widzimy Marwa i Harego. Są oni nazwani Wet Bandits, czyli na polskie mokrzy złodzieje. Co ciekawe, gazeta zdradza pełne imiona przestępców: Marv Martins oraz Harry Lime. Podczas sceny pakowania
zachowania, Fuller ma na sobie pewną charakterystyczną kurtkę. Możecie ją dobrze znać, ponieważ w pierwszej części należała do Kevina i to w niej chodził przez cały film. Tutaj wychodzi ciekawy fakt. Postać Fullera jest w filmie kuzynem głównego bohatera, jednak w rzeczywistości gra go młodszy brat, Kieran Culkin. W przypadku rodzeństw często jest tak, że ubrania starszego brata idą do szafy tego młodszego, gdy ten z nich wyrośnie, więc z kurtką zapewne było tak samo. Rodzinka dociera na lotnisko i znowu przez zamieszanie Kevin zostaje w tyle. Przez przypadek wsiada do samolotu lecącego do Nowego Jorku i przysiada się do pewnego Francuza, który zaczyna coś do niego mówić. Po przetłumaczeniu daje nam to taki rezultat. Jestem z Francji, jestem tu turystą, to mój pierwszy raz w Ameryce. Czy mógłbyś mi polecić dobre miejsce do jedzenia? Być może twoi rodzice znają jakieś dobre miejsce. Dlaczego nie odpowiadasz? Mówisz po francusku, prawda? Ja w ogóle nie mówię po angielsku. Pomóż mi, proszę. Nie chcesz ze mną rozmawiać, co nie? Biedny ziomek został kompletnie olany przez Kevina. Swoją drogą, ta pani na lotnisku jest grana przez Sandrę Mackett. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby ta sama aktorka nie wcielała się w tę postać z poprzedniej części. Nie wiadomo, może zatrudniła się w liniach lotniczych przez ten rok. Młody, kiedy ląduje w Nowym Jorku, pierwsze co robi, to patrzy na krajobraz miasta. Zobaczcie tutaj. Zauważyć możemy logo Pepsi Cola. Jak mówiłem wcześniej, ta część promuje Coca-Colę, a mimo tego logo konkurencji znalazło się w scenach. Za Pam Block, czyli tą babeczką, również kryje się intrygująca historia. Podczas premiery Samego w domu krążyły plotki, że Ali Sheedy, czyli ta oto aktorka, miała pierwotnie wcielić się w Kate McCallister, jednak przegrała w castingu z Catherine O'Hara. Kevin przechadzający się po ulicach Nowego Jorku wchodzi na chwilę do Chinatown. Jakby ktoś nie wiedział, Chinatown to dynamiczna i kulturowo bogata dzielnica położona w Dolnym Manhattanie. Charakteryzuje się wyrazistą atmosferą, gdzie tradycja chińska przeplata się z nowojorską energią. Jedno z najciekawszych miejsc w Ameryce. Kevin oglądał w telewizji informacje o hotelu Plaza, tak więc kiedy tylko go zobaczył, od razu wszedł do środka. Zatrzymajmy tutaj. Na ekranie pojawia się nie kto inny jak Donald Trump. Skąd się on w ogóle tam wziął? Ano, był on właścicielem hotelu Plaza w Nowym Jorku. W 1988 roku w partnerstwie z firmą Westin Hotels and Resort Trump zakupił hotel Plaza za około 390 milionów dolarów. Trump miał ambicje przeprowadzenia kosztownej renowacji, aby przywrócić hotelowi dawny blask. Jednakże pomimo planów renowacji, Trump i jego partnerzy napotkali trudności finansowe związane z zakupem i modernizacją hotelu Plaza. W rezultacie Trump musiał sprzedać większość swoich udziałów w hotelu na rzecz inwestora saudyjskiego o nazwisku Prince El Wahle Bit Talal, jeśli dobrze to czytam. W kolejnych latach hotel Plaza przechodził przez różne zmiany właścicieli, a Trump miał tylko ograniczony wpływ na jego losy po tym, jak utracił kontrolę. Cedric w pewnym momencie mówi, że w hotelu spał nawet sam prezydent. Nie wiem, czy wiesz, ale na tym samym piętrze zatrzymał się kiedyś Herbert Hoover. Ten facet od odkurzaczy? Nie, prezydent. Jest to o tyle ciekawe, że kilkadziesiąt lat później to Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych. I tutaj nie mógłbym nie wspomnieć o tym, że przyszły prezydent powiedział młodemu, żeby szedł w lewo. Prosto, a potem w lewo. Ale po cięciu widzimy, że Kevin skręca w prawo. Młody dostaje pokój i wyrusza na basen. Szuranie jego klapków zostało idealnie dopasowane do muzyki Jingle Bells Rock, która leci w tle. Po powrocie do pokoju zabiera się za oglądanie filmów. Widzimy, że jeden z nich nazywa się Angels with Even Filthier Souls. Jest on nawiązaniem do Samego w domu, kiedy to oglądał film Angels with Filthy Souls. To chyba po prostu kolejna część. Kevin sam w Nowym Jorku ma kilka podtekstowych scen. Na przykład jak wujek Kevina mówi mu, żeby nie wchodził do łazienki, bo nabawi się kompleksów. Jak Frank właśnie bierze prysznic i powiedziałbym, nie wchodził, jeśli nie chce mieć kompleksów do końca życia. Jednak moim ulubionym jest hotel w Miami, do którego przyjeżdża rodzinka. Jest on obrandowany logiem dwóch wymownie ustawionych delfinów. Chyba nie muszę wam mówić, co one tutaj robią. Neony dodatkowo podkreślają charakter tego miejsca. Warto też zwrócić uwagę na znak obok. Jest na nim napisane, że znajduje się tam wypożyczalnia filmów dla dorosłych. Co więcej, w tle leci piosenka "Is the most wonderful time of the year". Tworzy ona kontrast do tego, co widzimy na ekranie. Złodziejaszki przechadzają się po ulicy. Stop. Ten oto pan to legenda kina i bardzo ważna persona dla popkultury. Jest to niejaki Frank Oz, czyli osoba udzielająca głosu i obsługująca pacynkę mistrza Jody z Gwiezdnych Wojen. Harry i Marv wpadają na piękną panią, do której Marv zwraca się mon cherie. Jest to błąd, ponieważ poprawnym wyrażeniem byłoby ma cherie. Mon odpowiada rodzajowi męskiemu, podczas gdy ma jest żeńskie w języku francuskim. Niemniej jednak, zważywszy na fakt, że Marv jest postacią nieco nierozgarniętą, to właśnie taki błąd wpisuje się w jego charakterystyczny styl. Kevin znajduje książeczkę kontaktową swojego taty. Zatrzymajmy. Tutaj znajduje się Peter McIntosh, który jest producentem tego filmu. Dokładnie tak samo jak widoczny obok Bill Myers. Widzimy tutaj również niejaką Kelly Masterson, amerykańską scenarzystkę, dramatopisarkę mieszkającą w Nowym Jorku. Zauważcie, że nawet na zdjęciu rodzinnym Buzz znęca się nad młodym. Mimo tego Kevin uśmiecha się pod nosem, co daje nam znać, że tęskni za Buzzem i mimo tego go kocha. Szef hotelu zaczyna coś podejrzewać, więc postanawia porozmawiać z ojcem Kevina. Dzieciak, aby uniknąć konfrontacji, używa dmuchonego klauna do wystraszenia ziomka. To nieprzypadkowe, że jest to akurat clown. Aktor wcielający się w Hectora to Tim Curry, ten sam, który kilka lat wcześniej zagrał Pennywise'a w filmie
To z 1990 roku. Kevin odpala na telewizorze film o Grinchu. Fragment z tym zielonym stworkiem pojawia się w serii w momencie, kiedy główny bohater przeżywa jakiś kryzys, zaczyna tęsknić za rodziną. Dlaczego? Ano dlatego, że Grinch nienawidzi świąt Bożego Narodzenia i postanawia ukraść je mieszkańcom Hoville, aby zniszczyć ich radość i świąteczny nastrój. Planuje ukraść prezenty, jedzenie i dekoracje świąteczne, ale odkrywa, że święta mają znacznie głębsze znaczenie. Dokładnie to samo pod koniec filmu odkrywa Kevin. Takie przesłanie. Kiedy szefu hotelu Plaza odkrywa, że karta Kevina została przez niego skradziona, to zauważcie, że nad jego głową zapala się lampka. Twórcy próbują oddać tym zabiegiem charakterystyczny dla kreskówek motyw. Przenosimy się na lodowisko, na którym spotykamy Marva i Harego. Ta scena również genialnie łączy się z pierwszą częścią. Lodowisko zawsze pojawia się w akompaniamencie kradzież w Nowym Jorku. Harry wymyśla na nim plan obrobienia sklepu pana Duncana, kiedy w samym w domu Kevin wbiegł na nie po tym, jak ukradł ze sklepu szczoteczkę do mycia zębów. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego twórcy zdecydowali się na imię Duncan dla właściciela sklepu? Ano jest ono nawiązaniem do producenta Kevina samego w Nowym Jorku, czyli do Duncana Hendersona. Sklep pełny jest zabawek i niesamowitego świątecznego klimatu. Zatrzymajmy w tym miejscu. Ten pan to nie kto inny jak Chris Columbus, czyli reżyser obu części Home Alone. Za to ta dziecina to jego prawdziwa córka. A w tym miejscu widzimy charakterystyczny zabawkowy samolot Smith DSA-1 Miniplane, który istniał naprawdę. Pan Duncan przekazuje młodemu dwie turkawki. Turkawki od wieków uważane są za symbol przyjaźni i lojalności. Te dwie bransoletki nie tylko zdobią nadgarstki, ale również niosą ze sobą głębokie znaczenie. Są wyrazem silnej więzi, wzajemnego wsparcia i nieocenionej przyjaźni. Zwróćcie uwagę, że kiedy Kevin dostaje je od Duncana, jedna z nich jest nieco zniszczona, a to dlatego, że Kevin jeszcze nie znalazł przyjaciela, z którym mógłby je dzielić. Na koniec filmu Lady Bird otrzymuje ją od dzieciaka i wtedy nie są one już zniszczone, są one perfekcyjne. Marv i Harry znajdują Kevina i rozpoczyna się pościg. McAllister używa pereł, żeby zastawić na złodziei pułapkę. Jeśli porównamy ilość pereł na ziemi na tych dwóch ujęciach, zauważymy, że te się nie zgadzają. Ważniejsze w tej scenie jest to, że odwołuje się do pierwszej części. Harry i Marv w identyczny sposób padają na ziemię, tylko że poprzednio zamiast białych kuleczek były zabawkowe samochodziki. Zwróćcie uwagę jeszcze na to, że Marvowi przylepiło się ich kilka do ręki. Jest to świetne przyłożenie do szczegółów. Po ucieczce przed obsługą hotelu Kevin wpada prosto w ręce Harego. Jeśli zatrzymamy w tym momencie, na jego ręce zauważymy ciekawą bliznę z literą M. Powstała ona w pierwszej części, kiedy to Harry chwycił za gorącą klamkę z inicjałem McAllisterów. Fajnie, że twórcy o tym nie zapomnieli. Młodemu znowu udaje się uciec, a wykorzystuje do tego karawanę i skrzynię na jej tyle. Sytuacja znowu jest bliźniacza do tego, co stało się rok temu. W pierwszej części Kevin użył szopki bożonarodzeniowej do schowania się przed bandziorami. A pamiętacie skądś te słowa Marva? Praktycznie to samo powiedział w samym w domu. W tej scenie Marv też myli Kevina z jakimś losowym dzieciakiem. Nie jest to przypadkowe. Zauważcie, że chłopak nosi wręcz identyczną czapkę, jaką miał na głowie nasz główny bohater w pierwszej części. Różni się tylko kolor pomponu. Nocna przechadzka Kevina po parku nie jest tylko po to, żeby wystraszyć młodego. Dostrzegam w niej ukryty komentarz społeczny od twórców filmu. No bo przez cały film świąteczny Nowy Jork pokazywany jest jako najlepsze miejsce na świecie. Nocny spacer pokazuje drugą stronę medalu i wiele problemów, z jakimi stykają się mieszkańcy. Społeczeństwo w Ameryce boryka się z różnorodnymi problemami, w tym z alkoholizmem, bezdomnością, uzależnieniem od narkotyków oraz prostytucją. Alkoholizm stanowi istotne wyzwanie zdrowotne i społeczne, wpływając negatywnie na życie rodzin. Bezdomność jest problemem, który dotyka wiele miast i obszarów związanych z brakiem odpowiednich zasobów mieszkaniowych i wsparcia społecznego. Uzależnienie od narkotyków, w tym opioidów, jest kryzysem zdrowotnym, który przyczynił się do licznych przypadków przedawkowań i związanych z nimi zgonów. Często związana jest z wykluczeniem społecznym i biedą. Stawia wyzwania w zakresie ochrony praw jednostki oraz zdrowia publicznego. Scena pokazuje nam ludzi dotkniętych problemami, o których powiedziałem przed chwilą. Ciekawe jest to, że w świątecznym filmie dla dzieci poruszane są tak dojrzałe tematy. Za to tutaj chciałbym zwrócić uwagę na detal, który ciągnie się przez cały film. Mogliście go przegapić, ponieważ jest on bardzo podprogowy. Film Kevin sam w domu został wyreżyserowany tak, by jak najbardziej kojarzył się ze świętami. Nie tylko przez fabułę, ale również przez styl artystyczny. Dlatego też w prawie każdym ujęciu znajduje się kolor czerwony. Jest to zabieg, który ma na nas podświadomie oddziaływać i tworzyć skojarzenia. Dokładnie tak samo jak w marketingu. Coca-Cola tworzy skojarzenia z kolorem czerwonym, a takie Pepsi z niebieskim chociażby. Gdzie nie zatrzymamy filmu, tam zobaczymy coś czerwonego. Za to gołębiowa pani jest nawiązaniem do postaci Birdwoman z Mary Poppins. Pojawia się ona w filmie Mary Poppins z 1964 roku i niesie za sobą ważne przesłanie. The Birdwoman, kobieta ptaków, jest starszą panią ubraną w skromne i staroświeckie stroje, siedzącą na schodach katedry Świętego Pawła w Londynie. Zawsze ma przy sobie torbę z kruchami chleba, które oferuje przechodniom, by mogli nakarmić ptaki. Jej postać reprezentuje empatię, troskę o przyrodę i prostotę życia. W jednej ze scen Mary Poppins, grająca rolę opiekunki dzieci, zatrzymuje się przy kobiecie ptaków, aby porozmawiać z nią. The Birdwoman przekazuje Mary Poppins torbę z okruchami chleba i zachęca ją do nakarmienia ptaków. Ta scena jest ważna, ponieważ podkreśla wartość prostych przyjemności, empatii i troski o innych, nawet tych, którzy są
są mniej widoczni czy zaniedbani, tak jak ptaki w miejskim otoczeniu. Dokładnie ten sam motyw występuje w Kevinie. Bardzo charakterystycznym elementem tej części jest Talkboy, którego przez cały film używa młody. Ten sprzęt był jedynie propem na planie filmowym i nie był prawdziwy, jednak po premierze filmu firma Tiger Electronics postanowiła stworzyć realny, działający Talkboy wzorowany na ten Kevina. Rysunek planu młodego pokazuje, że przez ten rok zrobił niezły progres, jeśli chodzi o ortografię. W poprzedniej części zrobił błąd w słowie ornament, kiedy tu nie ma ani jednego, za to zauważy, że zabawka, którą kupił wcześniej w sklepie Duncana, posłużyła mu za pułapkę, ponieważ oblał tym slime'em drabinę. Harry i Marv rabują sklep z zabawkami, a kiedy udaje im się otworzyć kasetkę, mówią kolejno. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Szczęśliwego Hanuka. Hanuka to żydowskie święto, a to oznacza, że Marv nie jest chrześcijaninem, a wyznawcą judaizmu. Elementem charakterystycznym dla Harry'ego jest to dziwne mamrotanie, podczas gdy mu nie wychodzi. Zastanawiało mnie, z czego to wynika i czy może jest to jakieś nawiązanie. Udało mi się znaleźć odpowiedź. Powodem, dla którego mamroczę, jest to, że Joe Pesci, aktor wcielający się w bohatera, nie mógł powstrzymać się od przeklinania za kulisami. Reżyser stworzył nawet taki słoik na przekleństwa i za każdym razem, jak aktor przeklinał, ten coś do niego wrzucał. Napełnił go w jeden dzień. Na YouTubie można nawet znaleźć film, który dodaje napisy do jego mamrotania. Harry mówi dzieciakowi, żeby ten oddał mu aparat i rozejdą się w pokoju. Problem w tym, że McAllister ma aparat polaroidowy, który drukuje zdjęcia od razu po ich zrobieniu. Oznacza to, że Kevin mógł bez problemu oddać im urządzenie, a i tak byłby w posiadaniu obciążających dowodów. Za to w scenie ze zszywaczem zauważyć możemy bardzo ciekawy detal. Zwróćcie uwagę tutaj. Widzimy linkę, która przywiązana jest do metalu. Twórcy nagrali to ujęcie od tyłu, a następnie obrócili je na taśmie. Niech za dowód posłuży mi fakt, że odcisk po zszywaczu jest na nosie Marva nawet przed uderzeniem. Zauważcie, że bohater Joe Peskiego jest już tak przewrażliwiony na pułapki, że za każdym razem, gdy odpala światło, robi unik. W tym samym czasie drugi złodziej wpada na elektryczną pułapkę, która nawet przez chwilę zamienia go w szkieleta. Tym zabiegiem reżyser chciał uzyskać efekt, który kojarzyć możemy z bajek. Często w animacjach, kiedy kogoś dotyka prąd, widzimy przebłyski jego szkieletu. W pewnym momencie złodzieje spadają na ziemię i Marv ląduje na Harrym. W jedynce było dokładnie na odwrót. Harry wylądował na Marvie. Jeśli film zachowałby realizm, no to złodzieje nie mieliby prawa przeżyć śmiertelnych pułapek 10-letniego dzieciaka. Portal Entertainment Weekly poprosił lekarza o oszacowanie potencjalnych skutków fizycznych dla Harry'ego i Marva. Wyniki tej analizy przynoszą zaskakujące i humorystyczne spojrzenie na absurdalne sytuacje z filmu. Upadek na koralikach na chodniku. Uszkodzenia tkanek miękkich, możliwe wstrząsienie pleców i przepuklina dysków. Leczenie od 2 do 6 tygodni odpoczynku. Koszt $22,000. Lot Harry'ego z huśtawki na samochód. Uszkodzenia, złamania, możliwe trwałe kalectwo. Leczenie, prawdopodobna operacja, koszt $8,500. Uderzenie cegiem na czoło Marva z 4-piętrowego budynku. Uszkodzenia, potencjalne uszkodzenie mózgu, a nawet śmierć. Leczenie, brak. Koszt $3,000 na przeciętny pogrzeb. Dobra. W skrócie lekarz stwierdził, że w najlepszym wypadku skończyłoby się to uszkodzeniem mózgu, a w najgorszym śmiercią. Lady Bird ratuje Kevina, a złodziei traktuje gołębiami. Marv niezwykle głośno wrzeszczy, czym znowu nawiązuje do sceny z pierwszej części, a dokładniej momentu z tarantulą. Kate odnajduje swojego syna przy wielkiej choince. Spójrzcie, że gwiazda na jej szczycie z dwoma oknami tworzy logo firmy produkcyjnej Johna Hughesa, która jest bezpośrednio odpowiedzialna za ten film. Poranek świąteczny również zawiera ciekawe detale, jak na przykład piżama Fullera. Zobaczcie, że jest ona w dinozaury. Jest to śmieszne, jeśli przypomnimy sobie, o czym Kevin rozmawiał z Marleyem w pierwszej części. A tutaj Buzz chce publicznie przeprosić młodszego brata i gwiżdże na palcach, żeby ludzie zwrócili na niego uwagę. Jeśli jednak się przyjrzymy, on na tych palcach nie gwiznął, a raczej zapierdział. Pamiętajcie o War Thunder i linkach w opisie. Rejestrując się z nich, otrzymacie specjalny zestaw bonusów. Jeszcze raz polecam. A ja dziękuję wam za ten rok, był on naprawdę świetny. Pamiętajcie, żeby spędzić święta z rodziną, a ja życzę wam po prostu wesołych świąt.